Rok 2016 to był bardzo udany rok dla polskiej motoryzacji. W tym roku sprzedało się 416 tysięcy samochodów, o 17% więcej niż w roku 2015. Bardzo duży wzrost, kolejny bardzo duży wzrost po dwóch poprzednich latach również udanych. Jeżeli chodzi o segment premium, o segment aut, gdzie my konkurujemy, ten segment rozwija się jeszcze silniej, jeszcze mocniej. W tym segmencie zostało sprzedanych 46 tysięcy samochodów. My w tym segmencie mamy bardzo ugruntowaną pozycję. Polska dzięki temu wzrostowi, sprzedaż Volvo w Polsce wzrosła i jesteśmy klasyfikowani jako jeden z 10 największych krajów w Europie. Sprzedajemy więcej samochodów niż nasi koledzy w Szwajcarii, Finlandii czy w Rosji. Widzimy, że dużą popularnością cieszą się samochody terenowe, ultraterenowe, SUV-y. I to jest ponad 50% sprzedaży w naszej gamie modelowej. Volvo XC60 jest liderem sprzedaży w całym segmencie premium. Także widzimy zmieniające się preferencje, jeżeli chodzi o zakup, finansowanie samochodów, forma leasingu z dużym wykupem na końcu użytkowania samochodu. Cieszy się coraz większą popularnością, więc powoli dostrzegamy u klientów, że przechodzimy z modelu posiadania samochodu na użytkowanie jego. Nasi klienci cenią sobie indywidualne podejście do samochodu, indywidualny wybór oczywiście kolorów, tapicerek, drobnych elementów wyposażenia, różnego rodzaju skóry, drewna, więc tutaj ta personifikacja jest coraz bardziej preferowana przez klientów branży motoryzacyjnej. Jeżeli chodzi o nasze modele, najbardziej popularnym samochodem to XC60, samochód najbardziej popularny w całym segmencie premium i to od wielu, wielu lat. Z nadzieją patrzymy na ten rok 2017, gdy w tym roku wprowadzamy nowe Volvo XC60, również V90 Cross Country. Samochód, który moim zdaniem jest najładniejszy w naszej gamie modelowej. A pod koniec tego roku będziemy mieli dużą nowość. Zaistniejemy w nowym segmencie, w segmencie małych SUV-ów, modelem Volvo XC40. Pod koniec 2019 roku wprowadzimy w pełni elektryczny samochód. Oczywiście wprowadzamy i wprowadziliśmy już samochody hybrydowe, które łączą sobie napęd elektryczny z napędem konwencjonalnym. I takie samochody cieszą się coraz większą popularnością. I te napędy hybrydowe będą wchodzić także do naszych nowych modeli. Założenie Volvo jest takie, że do 2025 roku sprzedamy 1 000 000 nowych samochodów w pełni elektrycznych na świecie.